W Biedrzychowej grupa mieszkańców przygotowuje mini wieniec dożynkowy. Nie obyło się bez konsultacji, żeby wszystko odpowiednio przygotować. Zbiór zboża, to znaczy się, kiedy zboża jeszcze nie są całkowicie dojrzałe, wtedy zbieramy zboża. Różne, jakie tylko nam się nawiną po prostu. Jest to owies, żyto, pszenica, zbieramy kwiaty, zbieramy orzeszki, zbieramy cebulki, czosnki, wszystko to suszymy. Do wieńca dawało się też, no w środku tego wieńca przeważnie tak było, że był upieczony bochen chleba, miał kształt okrągły, no i tam ewentualnie jakieś owoce. No przeważnie to były też winogrona, czy na przykład jakieś gruszki, jabłka, to też można było do tego położyć. Ważnym elementem wieńca dożynkowego są również zioła. Najpierw się zbiera zioła, zasusza się piękne zioła, jakie kwitnące są. To są tak jak tu na naszych terenach, to zbieramy dziurawiec, krwawnik, ostropes, mięta, bazylia to nie nasze zioło, nie? Ale zbiera się jeszcze inne takie dodatkowe zioła, które ludzie nie znają, a ostropes to zbierali z tego powodu, że ma ładne kwiaty. Pod wieniec trzeba przygotować specjalny stelaż, który utrzyma całą misterną kompozycję. Wtedy dopiero robimy wiązeczki takie malutkie z tych zbóż, najczęściej po 7-8 kłosków razem, czy po 4-5 kwiatków razem związujemy i panie oplatają te pręty drutu owinięte, pręty może tego stelaża owinięte bibułką, ewentualnie papierem, oplatamy je zbożem. W naszym rejonie dożynki rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Wtedy można będzie podziwiać wieńce w podziękowaniu za tegoroczne plony.